Stay with me if you want it. Boberek, Boberek, witajcie w nowym daily vlogu, gdzie mamy piękne słoneczko, całkiem fajną pogodę. My już od rana jeździmy, w sensie ja i ten pan, który siedzi obok mnie. Massimo. Tak, cześć. Massimo. Musieliśmy, słuchajcie, załatwić kilka spraw takich prywatnych, ogarnąć. A teraz jedziemy ogarniać inne sprawy. Między innymi jedziemy do Arkadii. I wiecie co, tak sobie pomyślałam, że wejdę do któregoś sklepu kosmetycznego i zrobię wam taki mały przegląd kosmetyczny, bo czasami mnie dopytujecie, a w sumie to ostatnio bardzo często mnie dopytujecie o to, o różne kosmetyki na lato, nie tylko, co jest fajne, co się sprawdza i nie, co jest, co polecam, czego nie polecam i tak dalej. Więc w sumie robię coś takiego na rolkach, ale to wiecie, to jest tam około jednej minuty. I tak sobie pomyślałam, że zrobię wam taki może większy przegląd tutaj w daily vlogu. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Że ruszamy. A co się tutaj dzieje? Lancome, jaka kolejka. No ładnie, a zobaczcie, otwiera się tutaj Chanel w Arkadii. I proszę, mam zdjęcie z fotobudki i miniaturkę tuszu. Same niespodzianki dzisiaj. Widzę, że otwiera się też Bath & Body Works w Arkadii, więc idealnie nie będę musiała już jeździć do centrum, do Złotych Tarasów. A mydełka i świece będę mogła teraz kupić w mojej okolicy. Ktoś ostatnio pytał mnie o produkty rozświetlające do ciała, które dają taki złoty efekt. Słuchajcie, ten jest bardzo, bardzo fajny. Przyjemnie pachnie, ma świetny skład i naprawdę ten efekt na skórze jest przepiękny. Nieraz mówiłam wam o tych kropelkach do twarzy i ciała z Dax, które bardzo fajnie się sprawdzają w pielęgnacji, bo wystarczy dodać je do kremu, wymieszać i wtedy dostajemy taki naturalny efekt opalnizny, który możemy budować, ale słuchajcie, Eveline wypuściło też takie kropelki i one mają zdecydowanie jeszcze lepszy skład i naprawdę bardzo fajnie się sprawdzają. U mnie na razie są w fazie testów i powiem wam, że jestem z nich naprawdę zadowolona. A teraz uwaga, jest i ona. Tarka z nanoszkła, którą polecałyśmy z Alicją już nieraz i wiem, że jest hitem wśród was, uwielbiacie ją, stosujecie, kupujecie non-stop, jest wykupiona w Rossmanie, bardzo często na promocji, teraz jest w aktualnej cenie 29,99, polecam wam. O tej pomadce trąbię wam od dłuższego czasu, bardzo dobry skład, ochrona 50+, SPF 50+. Coś, co warto mieć na wakacje i nie tylko, i używać regularnie, chronić usta przed promieniowaniem. Bardzo dobry produkt. Jeśli szukacie produktu na przykład pod filtr w porannej pielęgnacji, który będzie działał ochronnie, czyli właśnie anti-pollution, to słuchajcie, polecam wam ten. To jest naprawdę bardzo dobry krem od marki Recibos ze świetnym składem, fajne substancje aktywne. To nie jest krem z filtrem, natomiast on się super sprawdzi pod filtr lub dla osób, które no właśnie szukają czegoś takiego dodatkowego w pielęgnacji, takiego miejskiego kremu. To będzie naprawdę super. O tym kremie do rąk z SPF 30 też już wam trąbię od dłuższego czasu. Pamiętajcie, że nasze dłonie też chronimy przed promieniowaniem. Nie nakładamy filtrów tylko i wyłącznie na twarz, ale we wszystkie odkryte miejsca. I na przykład ten krem do rąk jest super. On się szybko wchłania, więc nadaje się też dla osób, które na przykład prowadzą samochód. Polecam wam szczególnie, bo u mnie sprawdził się wyjątkowo. Zużyłam już trzecie opakowanie. Ogarnęliśmy kilka najważniejszych rzeczy, które mieliśmy załatwić w Arkadii, ale słuchajcie, spotkała mnie taka miła sytuacja. Podeszła do mnie Basia, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Basia, która obserwuje mój kanał. Tak, która obserwuje mój kanał. Od razu były pozdrowienia dla Maxa. Pozdrowienia dla Magdy Mek, która pewnie też będzie to oglądać, więc kochana Basia cię tutaj pozdrawia, bo ogląda nasze filmy.
Niesamowicie miłe to jest. Słuchajcie, jak wy podchodzicie, żeby się przywitać, żeby po prostu poznać, wymieniamy się jakimiś spostrzeżeniami, mówicie kilka miłych słów, no po prostu to jest cudowne. To jest taki plus, słuchajcie, robienia tego, co robię, czyli prowadzenia kanału, gdzieś tych mediów społecznościowych, że mam taką możliwość, że możecie podejść. Chociaż nie ukrywam, że zawsze, kiedy jest taka sytuacja, to czuję się trochę tak zaskoczona, że tak powiem, zaskoczona. Na początku nie wiem, co się dzieje, później ogarniam oczywiście już wszystko pomału, pomału. Tak, więc Basia, pozdrawiam Cię z tego miejsca. Daj znać w komentarzu, że to byłaś Ty. Bardzo miło było Cię poznać. I co? Jedziemy teraz na obiadek. Jeszcze przy okazji zahaczymy o Lidla, a później jedziemy na obiadek. Pokażę Wam, gdzie. A obiadek jemy dzisiaj w jednej z naszych ulubionych restauracji, czyli restauracji Papugar. Tym razem nie będziemy siedzieć na zewnątrz, bo troszkę, słuchajcie, wieje dzisiaj. Siadamy sobie w środku. Czekałam! Właśnie przyjechał mój nowy mebelek. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko z nim było w środku w porządku, bo jest ze szkła. Więc mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Pipeta, karton Cię interesuje? Tak? Karton Cię interesuje? Pipeta, co tutaj jest? Mały bałagan, ale rozpakowany. Przeniosłam już mebelek w miejsce, w którym powinien być. Ściągam wszystkie folie i zaraz Wam pokażę, jak wygląda. I gotowe! W sensie gotowe. Postawiłam komutkę tutaj właśnie, gdzie ma być jej docelowe miejsce. Jeszcze się tak zastanawiam, czy ją bardziej przesunąć, czy nie, czy ją odwrócić. Zobaczymy. Na razie muszę zrobić porządek, jeśli chodzi o kosmetyki, czyli przenieść tutaj wszystkie moje kosmetyki kolorowe do makijażu. Później ją oczywiście ładnie wyczyszczę, żeby była piękna, błyszcząca. I zobaczymy, co i jak, ale powiem Wam, że podoba mi się to, jak ona się tutaj mieści, bo ona się mieści idealnie tutaj z tym blatem, czyli blat jest na 30 cm i ona też ma właśnie taką głębokość na 30 cm, więc idealnie tutaj mi się wszystko pięknie chowa. No i to jest to, na czym mi zależało, przede wszystkim też 3 szuflady. Więc będę mogła sobie ułożyć takie, wiecie, na przykład kosmetyki tutaj bardziej na górnej szufladzie, z których aktualnie korzystam, tutaj niżej te, które, z których korzystam mniej, albo jakieś zapasy, no zobaczymy. Zaraz będziemy kombinować, zaraz tutaj poprzenoszę wszystkie rzeczy, które mam w szufladzie i będę sobie tutaj je układać. No i powiem Wam, że jestem zadowolona z efektu i co najważniejsze, przyjechała do mnie cała i zdrowa, że tak powiem. Czyli nie ma żadnych pęknięć, nic tutaj złego się nie dzieje. Jest tak, jak chciałam. Przy okazji, wracając do domu, weszliśmy jeszcze na chwilę do Lidla, bo Massimo mówi, jest tydzień włoski. No to chodź, zobaczymy, co będzie ciekawego. I co znaleźliśmy? Podróbki San Peter. Zobaczcie, wersja czerwona Rosso i wersja żółta. No, w sumie to Bianco. No ale chodzi o to, że tutaj mamy żółty ten napój. No, jestem bardzo ciekawa, jak on będzie smakował, czy będzie podobny w smaku do San Peter. I uwaga, cannoli z nadzieniem pistacjowym. Coś specjalnie dla Magdy Meg, która uwielbia nadzienie pistacjowe. Zobaczymy, też polecą do testów. Wiecie co, Max twierdził, że chyba tak będzie to wyglądało lepiej. Czyli po prostu ustawienie tej szafeczki w ten sposób. I chyba nawet nie jest aż tak źle. Teraz mam kolejny plan, czyli szykują się kolejne zakupy. Widziałam na temu takie fajne, ładne opakowania, które by mi tutaj pasowały właśnie na chusteczki. Więc coś takiego muszę sobie zamówić. I jeszcze muszę zamówić coś takiego na kable tutaj. To Wam pokażę, jak przyjdzie to zamówienie, zrobię je, przyjdzie, to Wam na pewno pokażę, jak to będzie wyglądało. Ale już sobie tutaj zorganizowałam wszystko, czyli wszystkie moje kosmetyki makijażowe. I tak, w pierwszej szufladzie mam to, co aktualnie stosuję. Wszystko to, co jest mi potrzebne do wykonania makijażu. Tak, produkty,
z których aktualnie korzystam. W drugiej szufladzie ułożyłam sobie pomadki i zapasy. Kredki, tusze, tak jak widzicie, błyszczyki, korektory, pomadki. Tam z tyłu są jeszcze temperówki. O, tutaj mam na przykład schowane takie osłonki na pędzle. Także tutaj mam wszystkie takie zapasy i dodatkowe produkty. A z kolei na samym dole mam paletkę cieni i zapasy podkładów, filtrów, tak jak widzicie, z których korzystam dodatkowo. Tutaj mam też jakieś dodatkowe zapasy. Bronzer, cienie, podkład taki z SPF. No, także tak się to prezentuje. I jestem bardzo zadowolona. Bardzo, bardzo zadowolona. Także muszę jeszcze dokończyć, zorganizować resztę i jak już będzie efekt finalny, to wtedy Wam pokażę, jak to się tutaj prezentuje. No i też trochę zniknęło mi tutaj rzeczy na talerce. Tadam! A będąc jeszcze w Arkadii, zrobiłam kolejne małe zakupy, czyli kolejne pary majtek, słuchajcie. Ale weszłam też do Zary, żeby zobaczyć, czy jest coś ciekawego na wyprzedaży. Nic fajnego w sumie nie znalazłam, oprócz tej koszuli. Zaraz ją przymierzę i pokażę Wam, jak wygląda. Bo jest, powiem Wam, całkiem ładna w tym kolorze. Ja też się bardzo dobrze czuję i fajnie będzie wyglądać. I zobaczcie, jaka była cena. Przeceniona aż na 70 zł. Więc mówię, dobra, w takiej cenie to sobie wezmę. Zaraz ją założę. No i oczywiście, tak jak powiedziałam, kolejnych 5 par nowych majtek, ale już Wam nie będę pokazywać, tak jak ostatnio. Skorzystałam znowu z tej promocji, czyli 5 par majtek za 90 zł. I jak? Moim zdaniem całkiem fajna. Fajnie będzie wyglądała do białych dżinsów, do spodenek na wyjeździe naszym w Neapol. Oczywiście tutaj przebija ta moja biała koszulka, która jest pod spodem, więc tak na pewno nie będę jej nosić. Ale, no zobaczcie, rękawki ma takie fajne tutaj. O, na guziczki. Podoba mi się właśnie ten haft. Gdyby była taka biała, to wzięłabym na pewno też białą, bo jeszcze w tej cenie, no to już w ogóle. Ale stwierdziłam, że lubię ten kolor. Zresztą Wy wiecie, że ja bardzo lubię ten kolor. Więc mówię, dobra, to sobie wezmę. Za taką cenę? Za 70 zł do letnich stylizacji. Na pewno pokażę Wam w jakiejś stylizacji, jak w niej wyglądam i z czym ją skomponowałam. Dziś wieczorem będę robić live na Instagramie z właścicielką marki Vitinia Skin Love, Natalią. Pomyślałam sobie, że zanim jednak będę robić ten live, to zrobię jeszcze ciasto, upiekę ciasto. To, które robiłam ostatnio z malinami, z mascarpone i z białą czekoladą. Max je uwielbia, więc będzie mieć idealny, powiedzmy, prezencik. I gotowe! Tylko wiecie co, tym razem zamiast karmelowej czekolady wykorzystałam tradycyjną białą czekoladę. Ale to jest takie dobre. Nie wiem, czy Wy tak macie, ale ja zawsze wylizuję łyżkę, jak robię to na dzienie. Dobra, teraz leci do lodówki na całą noc i jutro będzie w sam raz. Właśnie skończyłam robić live na moim Instagramie z Natalią, właścicielką marki Vitinia Skin Love. Kto widział, ten wie, o co chodzi. Wskoczyłam sobie pod szybki prysznic i zaczynam robić moją pielęgnację. Jak widzicie, zmyłam sobie tą pierwszą warstwę makijażu. I tak sobie pomyślałam, że pokażę Wam, co i jak, bo ostatnio też dostaję takie pytanie, a Anita, ostatnio nie robisz takich filmów, gdzie pokazywałam Wam aktualną pielęgnację, związaną z sezonami, nie tylko. Więc myślę, że w tych vlogach, daily vlogach, raz na jakiś czas będę Wam po prostu pokazywać, co robię, co stosuję aktualnie. Uwierzcie mi, że też testuję przeróżne produkty i to też czasami przekłada się na to, że inne produkty muszę przesunąć, ich stosowanie i nie tylko. Ale dobra, zmyłam sobie pierwszą tą warstwę z twarzy makijażu.
oczy. Teraz będę skórę domywać, czyli Lumi Spa Ajo z żelem. Spryskuję twarz napką, dosyć obficie. I robię drugi krok oczyszczania, czyli właśnie mycie skóry z żelem z Lumi, którą stosuję już ponad 2 lata. Albo 2 lata będzie teraz jakoś tak. Czasami jak gdzieś tutaj się pojawia Lumi w tych filmach moich, to dopytujecie, co to jest, co to za urządzenie. A ja o niej mówię już naprawdę, no, od 2 lat. Słuchajcie, stosuję 2 razy dziennie. I to jest totalny, jak to się mówi, game changer w mojej pielęgnacji. Nie wyobrażam sobie, żeby teraz Lumi nie było. Moja skóra naprawdę się po niej zmieniła. Ale ja nie o tym. Tak jak mówiłam, stosuję różne produkty pielęgnacyjne aktualnie. Różne testuję. Pokażę Wam akurat dzisiaj, co będę używać. Co będzie w tej mojej pielęgnacji. Zawsze podstawą pielęgnacji jest dokładne oczyszczenie skóry. Z filtrów, z makijażu, z zabrudzeń, z tego wszystkiego, co po prostu na tej skórze się zebrało. I nie wyobrażam sobie, żeby nie robić takiego dokładnego oczyszczania, bo naprawdę uwierzcie mi, że dopiero jak zobaczycie, jak skóra jest dokładnie oczyszczana i przygotowywana pod pielęgnację, jak działają kosmetyki i jakie efekty dają. Czasami też gdzieś się z tym spotykam, że ktoś pisze, a jakiś tam kosmetyk nie działa, ale potem jak rozkładamy jego pielęgnację na czynniki pierwsze, to dochodzi, że tak naprawdę leży cały proces oczyszczania skóry. I ja na przykład no nie wyobrażam sobie, żeby tego oczyszczania nie było, albo żeby był na przykład tylko i wyłącznie płyn micelarny. Chociaż kiedyś tak było. Jak byłam młodsza, to też tak robiłam. I oczywiście, że zdaję sobie sprawę z tego, że wiele kobiet nadal tak ma i robi. Bo to jest też związane z różnymi czynnikami, jak na przykład to, że nie mamy czasu, że jesteśmy zabiegane, zalatane, zmęczone, nie chce nam się siedzieć w tej łazience, że jest gorąco, tak na przykład teraz, tak, że są upalne dni i nie chcemy też nakładać nie wiadomo ile tych produktów pielęgnacyjnych na skórę. No to się wszystko ze sobą łączy, tak jak to, że producenci kosmetyków też starają się robić nam takie produkty jak na przykład 2 w 1, 3 w 1, co jest kompletną bzdurą, może kiedyś Wam o tym opowiem i tak naprawdę nie jest. Ale prawda jest taka, że tego czasu mamy coraz mniej. Dobra, poczekajcie, muszę teraz zmyć wszystko ze skóry. Te wszystkie zabrudzenia. I mimo tego, że na przykład widzicie, płyn micelarny dobrze działa, szybko i fajnie, to się okazuje, że jednak tych zabrudzeń jest cała masa. Po prostu tak to widać na Lumi, na tej głowicy, ile tego się jeszcze po prostu zbiera, ile tego zostaje. No i to jak te pory są oczyszczone. Dobra, słuchajcie, muszę teraz wysuszyć skórę. Tu mam tak przygotowane swoje jednorazowe ręczniki. Poczekajcie chwilę. Okej. Okay. I teraz co robię? Po takim oczyszczaniu skóry, kiedy ona jest naprawdę czysta, obowiązkowo tonik. Ja w wieczornej pielęgnacji staram się stawiać na produkty na przykład kwasowe. Teraz latem zamiennie z antyoksydantami. I w mojej pielęgnacji teraz jest tonik, który już doskonale znam. Tonik Vitinia Skin Love. Ja go sobie troszkę wylewam w zagłębienie dłoni. To jest właśnie taki tonik, który ma tam mieszankę kwasu. Zresztą też niedługo będę Wam o nim więcej opowiadać i go sobie wtłaczam w skórę. Jezu, jak on pachnie. Po prostu cała ta seria tak pachnie. Ja tak lubię ten zapach. Tak mi się ten zapach podoba. Kto z Was będzie miał okazję wypróbować sobie te kosmetyki, to się przekonacie, jak one bosko pachną. W serii jest właśnie ten tonik, jest serum i jest krem na dzień. I okej, to już mamy zrobione. To teraz będzie serum. Czekajcie, wezmę sobie wszystkie te produkty, żeby je tutaj już sobie wyłożyć i się do Was nie odwracać plecami. Wszystko to, co mam. Dobra. I dzisiaj w mojej wieczornej pielęgnacji będzie serum z egzosomami od marki Yonel. To jest nowy produkt, który pojawił się w ofercie marki i ja już go stosuję od jakiegoś czasu.
więc też myślę, że niebawem coś więcej Wam o nim opowiem. Jedna pipeta, rozmasowuję w dłoniach i robię tak. Też nie bawię się jakoś, nie wiadomo jak, ale oczywiście szyja, dekolt. Twarz wtłaczam. I teraz to serum, ono ma taką specyficzną konsystencję. Będzie mi się pomału wchłaniać, żebym mogła na nie nałożyć krem. W tym czasie nakładam sobie krem pod oczy. I tak naprawdę, słuchajcie, ten krem, który dzisiaj nakładam, to jest krem, który stosuję już od dłuższego czasu, jak on się pojawił w ofercie, jako nowość. Już praktycznie jestem przy końcówce tego kremu. To jest krem od marki Dermalogica. Genialną ma konsystencję, powiem Wam, genialną. Po prostu to jest taki treściwy, gęsty krem. Coś wspaniałego, jeśli lubicie tego typu kremy, a ja lubię. No, myślę, że też w pewnym wieku lubimy bardziej takie treściwe kremy. No, to ten Wam się bardzo spodoba. I ja go sobie, tak jak widzicie, nakładam odrobinkę tutaj na górną powiekę, ale tutaj pod łukiem brwiowym. Nie na powiekę absolutnie, tylko pod łukiem brwiowym. Troszeczkę tutaj między brwiami, gdzie pojawia się tak zwana lwia zmarszczka. O, wklepuję, delikatnie rozcieram i mam taki gadżet, który jest zakończony tutaj kamieniem naturalnym. Jeszcze robię coś takiego. Dzięki temu taki właśnie masaż lekko chłodzący. Oczywiście to nie sprawia, że te substancje aktywne z kremu będą głębiej wnikały, ale to jest po prostu taki dodatkowy chłodzący masaż. I wiecie co, w okresie letnim bardzo lubię właśnie takie chłodzące produkty, szczególnie jak jest ta wysoka temperatura, czy na przykład wieczorem, jak jest jeszcze dosyć ciepło, jutro w ogóle ma być 30 stopni, znowu upał, to wkładam sobie na chwilę do lodówki właśnie te szpatułki, ten kamień robi się taki chłodny i wtedy nim sobie tutaj masuję okolice i one tak cudownie odświeżają po prostu tutaj oko, ono jest właśnie takie, no robi się takie po prostu mniej zmęczone, bardziej otwarte, świeże. No wiecie jak to jest, jak podziałamy chłodem, czyli tą tak zwaną krioterapią, no to też fajnie wpływamy właśnie sobie tutaj na naszą skórę. I teraz na zakończenie krem. Krem na noc, to jest krem na noc i na dzień. Ja go stosuję akurat teraz na noc, bo testuję go też w różnych fazach. Krem booster również z tej serii z egzosomami od Yonel też ma, słuchajcie, świetną konsystencję. Bardzo fajny, przyjemny zapach. Ta konsystencja nie jest taka zbita, ale jest treściwa. I po prostu umasowuję na zakończenie całej mojej pielęgnacji. Ten zapach też jest taki przyjemny. To nie jest ten charakterystyczny zapach, który bardzo często można znaleźć w produktach marki Yonel, a ja lubię ten taki lekko ogórkowy, nie wiem, jeśli kiedyś mieliście okazję skorzystać z produktów marki Yonel, potestować sobie, to będziecie wiedzieć o co chodzi. A ten jest inny zapach. Ten jest zupełnie inny. Ta seria żółta z witaminą C Premium też ma zupełnie inny zapach. No i co? Szyja, dekolt i tak naprawdę pielęgnacja zrobiona. Zostanie mi jeszcze nałożyć serum na skórę głowy. Więc zaraz to też sobie dokończę. I tyle tak naprawdę. Tyle albo aż tyle. Serum, krem pod oczy, krem na noc. Dokładne oczyszczenie, tonizacja i mam zrobioną całą moją dzisiejszą wieczorną pielęgnację, która właśnie tak wygląda. I wiecie co, tak sobie myślę, że chyba tym akcentem będę się już z Wami żegnać. Mam nadzieję, że miło spędziliście oglądając dzisiejszy vlog i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!